Rozpoczął się weekend ze skokami narciarskimi w Wiśle. Wczoraj, 20 lipca, po kwalifikacjach skoczkowie spotkali się na wiślańskim rynku z kibicami. Zanim jednak pojawili się przed licznie zgromadzoną publicznością, zaprezentowali się młodzi skoczkowie. I zobaczcie, mamy tych najmłodszych. O, cieślary też są. Witamy. I nasze dziewczynki kochane. Na całej długości ustawcie się po jednej i po drugiej stronie. Fantastycznie to wszystko wygląda już na początku tego letniego sezonu. Przypominamy, po raz szósty. Ważnym punktem spotkania było wręczenie numerów startowych najlepszym zawodnikom serii kwalifikacyjnej do Pucharu Letniego Grand Prix Wisła 2018 w skokach narciarskich. Jest mi Państwa niezmiernie miło powitać w naszej miejscowości, powitać wszystkich skoczków, którzy przyjechali, aby rywalizować na skoczni imieniem Adama Małysza. Witam serdecznie pana dyrektora Waltera Hofera, również pana prezesa Apoloniusza Tajnera. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście panowie z nami. Dzień dobry Państwu. To już kolejny raz gościmy tutaj w Wiśle najlepszych skoczków świata. Są tu w tej chwili najlepsi i bardzo się cieszę, że dzisiejszy trening i kwalifikacje pokazały, że w tej znowu ścisłej czołówce możemy spodziewać się jutrzejszych zawodów drużynowych, jak pojutrze w indywidualnym konkursie. Możemy spodziewać się dobrego występu naszych zawodników. Nie można powiedzieć, że będą wygrywali, ale są naprawdę w ścisłej czołówce światowej i dalej to udowadniają. Po ceremonii dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer odsłonił tablicę ze swoim nazwiskiem w Wiślańskiej Alei Gwiazd Sportu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik.